Towarzysze, więc będzie to kolejny odcinek z cyklu Masakrowanie Kuca i bohaterem dzisiejszego odcinka, czy raczej antybohaterem, będzie kamienicznik z Łodzi, Kuba Midel. Ale zanim przejdę do zasadniczej treści filmu, to tutaj małe sprostowanie dla nowych widzów naszego kanału. Od kiedy zacząłem nagrywać serię Masakrowanie Kuców, to pojawiło się tu mnóstwo kuców, albo raczej kucyków, którzy cały czas właśnie zastanawiają się, a czemu ja nagrywam z łazienki, więc tłumaczę Wam. Ja nagrywam z łazienki, gdyż żyję w rzeczywistości, której Wy nie znacie. Jestem żonaty i mam małe dziecko, synka Mikołaja, który niedługo będzie miał drugie urodziny. I ponieważ Wy, jako osoby przyzwyczajone głównie do oglądania filmów pornograficznych, a jeśli już macie jakieś relacje erotyczne z kobietą, to musicie za to płacić, no to jakby rzeczywistość, że można żyć z inną kobietą pod jednym dachem i trzeba się tutaj dostosowywać do potrzeb właśnie także mojej żony, a przede wszystkim dziecka, no to chowam się w łazience. Tutaj jest dobra akustyka i tutaj już od dawna nagrywam filmy. Więc drogie kuce, życzę Wam, byście kiedyś założyli rodzinę, byście kiedyś właśnie odnieśli sukces w życiu erotyczno-miłosnym i może kiedyś, jak zamieszkacie i będziecie mieli dzieci, to będziecie mieli podobne problemy. No dobra, więc jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to tutaj właśnie pod ostatnim filmem właśnie prosiliście o Kubę Midela. No i na początku myślałem, że to jakiś poważny gościu, tam obejrzałem z grubsza jego kanał, jakieś rozmowy z Mencenem, z innymi takimi, no to zapowiedziałem, że najprawdopodobniej troszkę zajmie mi przygotowywanie się do tej rozmowy i będzie to dopiero rozmowa w weekend. No ale tutaj po jednym dniu oglądania Kuby Midela uznałem, że szkoda czasu, można już na ten temat nagrywać. Ogólnie wychodzę z założenia, no, że jeśli kogoś atakuje, no to atakuje go ze względu na fakt, no, że może kiedyś w przyszłości odbędzie się jakaś debata, jakaś wymiana poglądów na moją krytykę, ktoś odpowie, więc no, jak widzę, że ktoś jest poważnym tutaj przeciwnikiem, no i za poważnych przeciwników mimo wszystko uważam tutaj tego Tradera 21, Mencena czy Cezarego Grafa, osób, które jakoś tam wiedzę teoretyczną na temat ekonomii posiadają. No to jeśli chodzi o Kubę Midela, no to jest to po prostu przygłup, szkoda na niego czasu. Więc tutaj szybko streszczę jakby kto to jest, dlaczego go nie lubię. Także powiem jedną zaletę Kubę Midela, no i jakie on tam bzdury ekonomiczne głosi. Od razu chcę powiedzieć, że jakby priorytetem dzisiejszego wieczoru było nagrywanie polemiki z Anarchem i miałem przygotowane notatki na temat tego Kuby Midela. Nie mam tych notatek, nie wiem, w samochodzie zostały czy coś, więc będę mówił to, co zapamiętałem, tak odtwarzał z pamięci to, co sobie w tych notatkach zapisałem. Więc tak, no jeśli chodzi o działalność biznesową tego Kuby Midela, no to zaczynał on od szkoły językowej, stworzył jakąś sieć szkół językowych, nauki języka angielskiego, na zasadzie franczyzy. No i wkrótce później ruszył z siecią odzieżową, ma własną markę odzieżową. Ruszył także z własną marką piwa i z własnym napojem energetycznym. No i to mniej więcej było z 10 lat temu, a następnie przeniósł się, jeszcze w ramach prowadzenia tych biznesów, przeniósł się na rynek mieszkaniowy, został kamienicznikiem i zaczął wykupywać mieszkania w Łodzi. Twierdzi, że w tym momencie posiada on kilkadziesiąt różnych mieszkań. Od razu muszę powiedzieć, że na internecie ludzie, którzy komentują jego twórczość, twierdzą, że on nie posiada tych mieszkań na własność, że większość tych mieszkań to on wziął na kredyt i teraz jakby udziela te swoje kursy coachingu po to, żeby spłacić kredyty, że po prostu on coś tam źle policzył, coś mu nie wyszło i on właściwie jest na granicy bankructwa. No ja tego nie wiem.
jeśli on nie jest na granicy bankructwa i jeśli te pieniądze nie są, jeśli te inwestycje nie są na kredyt, no to mamy do czynienia z osobą bardzo, bardzo bogatą, bo sam fakt posiadania kilkudziesięciu mieszkań, co oczywiście zaraz dojdę do tego tematu. I także dlaczego ja nagrywam dzisiaj ten film? No dzisiaj jest rocznica śmierci Jolanty Brzeskiej, a więc działaczki lokatorskiej w Warszawie, która została zamordowana właśnie przez mafię reprywatyzacyjną, która dorabiała się na wypieprzaniu ludzi biednych z mieszkań po to, żeby te mieszkania przejąć. No i uznałem, że akurat dzisiaj, no jak mówimy, jak obchodzimy rocznicę śmierci Jolanty Brzeskiej, warto opowiedzieć o tym kamieniczniku z Łodzi, który no jest jakąś taką no antybohaterem tej historii. Dobrze, więc jeśli chodzi o, no to może teraz przejdźmy do tej sprawy właśnie kamienic, no. Do tej sprawy kamienic, no cała ta sprawa wygląda bardzo podejrzanie, mianowicie on w swoich filmach, on sporo jakby tych filmów to się kręci, tam właściwie jest takie 3 czy 4 rodzaje filmów. Jeden rodzaj filmów to jego pseudomądrości. Drugi rodzaj filmów to rozmowy, które tam prowadzi, a więc z Mencenem, z kilkoma innymi świrami. Trzeci rodzaj filmów to taki właśnie taki autolans rodem z Instagrama, no, które też pokazuje troszkę jakby poziom intelektualny tego Kuby Midela całego, że to jest właściwie takie duże dziecko, które strasznie chce pokazać, że tam właśnie wszedł do jeziora, że jest na plaży, że jest na siłowni, że coś tam, no taki właśnie biznesowy celebryta troszkę. Także chyba niezadowolony ten Kuba Midel jest ze swojego pożycia erotycznego i tak właśnie wykorzystuje tutaj ten fame na internecie, nie wiem, może żeby realizować własne kompleksy, może tutaj szuka jakiegoś romansu czy coś. No on jako ogólnie, no straciłem do niego szacunek, znaczy właściwie od samego początku, jak się dowiedziałem, że jest kamienicznikiem, to już go nie polubiłem. No ale straciłem do niego autorytet jako jakiegoś coacha na temat tutaj właśnie doradzającego jak żyć, no bo on poza tymi kwestiami właśnie jak zarabiać, jak zostać bogaty, no to także udziela rad jak żyć i między innymi on tutaj wprowadził sobie taką złotą zasadę 50-50, a więc 50% swojego zysku zainwestuj, a 50% swojego zysku wydaj, bo sztuka polega na dobrym wydawaniu pieniędzy. Mamy tylko jedno życie, carpe diem, właśnie żyj chwilą, twoje pieniądze musisz ty wydać, nie zostawiaj pieniędzy dla swoich dzieci czy coś, no tego typu strasznie mądre rady, no ale on właśnie mówi, a ja wydaję pieniądze, ja byłem u tradera na Majorce i ja u tradera na Majorce jeździłem skuterem po Majorce, ale ten skuter, który mi załatwił trader był kiepski, ja sobie kupiłem lepszy skuter, bo mi się spodobały skutery, więc ja sobie teraz jeżdżę codziennie skuterem i cały czas gada o jakichś takich pierdołach, a że to właśnie jeździ skuterem, a że to był na Mazurach, a że to tutaj kolejny wyjazd, a że to z dziećmi na Dominikanę jedzie, więc cały czas się tak lansuje i mówi, no trzeba tutaj dbać o zdrowie, trzeba dbać o sport i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie patrzę na tego gościa i sobie myślę, no dobra, no jakiś dziadek, podstarzały dziadek po prostu, no dorobił się, no i już czuję, że tutaj właśnie czuję, że jest bliżej niż dalej, że tutaj niedługo będzie jakimś już takim niepełnosprawnym emerytem, no to chcę koniecznie jakby ostatnie momenty jakiejś tam fizycznej sprawności wykorzystać na rozrywkę. Spytałem mojej żony i mówię, ile ty mu dajesz? No. Moja żona powiedziała, 48, może 50 lat. Ja też myślałem, że on ma tak około 50, no i znaczy, kiedy ja zadałem to pytanie żonie, to ja już wiedziałem, ile on ma lat. Więc okazuje się, że Kuba Midel jest młodszy od towarzysza Michała. No, on jest młodszy ode mnie o kilka miesięcy. Wygląda przynajmniej na dziada, który miałby 10 lat więcej. Więc jeśli ten człowiek ma dawać wam autorytet, jak żyć, jak być wiecznie młodym, a sam wygląda jak jakiś taki właśnie, no, wysuszona śliwka, no to już jest jakby no, najlepsza jego jakby recenzja jego wiedzy sportowej, no ale także wiedzy ekonomicznej.
No ale dobra, żarty żartami, no ale to, co on jakby tutaj proponuje, no śmieszne nie jest. No przede wszystkim on powiedział, że on jak był młody, oczywiście to jest taki typowy gościu ustawiony na starcie. Bogaci rodzice, studia na SGH, tego tamtego. On zresztą uwalił jeden rok na SGH-u, no ale w końcu jakoś tam pewnie rodzice zapłacili, jakaś łapówka tego tamtego, jakoś te studia skończył. Ale co on takiego powiedział? On powiedział, że on w czasie studiów na SGH-u on uwalił te studia ze względu na fakt, że on trenował karate, że chyba nawet zawodowo trenował karate czy coś. Zamknijmy to na chwilę i teraz jakby no, mając jakąś tam wiedzę dotyczącą polskiego środowiska sztuk walki, a mam dość dobrą wiedzę, gdyż mój młodszy brat był zawodnikiem kickboxingu, trenerem i tak dalej, więc troszkę poznałem to środowisko, no ale każdy, no, nawet jakbym nie miał brata, to i tak bym o tym wiedział. No, wszyscy tam znają że te historie, że tam właściwie każdy polski bokser, no to ma jakieś problemy z prawem, nie wiem, Gołota miał problemy z prawem, ten Cygan Kostecki to był Alfonsem, że ten, nie wiem, Szpilka siedział, że ten Mamet Kalidow, no to też jakieś tam samochody na lewo, coś tam. No właściwie w tych sportach walki, Pudzian też miał jakąś tam aferę ostatnio tam o jakiś hotel czy coś tam, więc mamy właśnie te polskie środowisko sztuk walki jest gdzieś tak no bardzo zbliżone do świadka przestępczego i tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej historii oczywiście, której nie chcę tu za bardzo rozwijać, gdyż jeśli towarzysz Michał ma rację, no to ten Kuba Midel jest osobą niebezpieczną i towarzysz Michał nie chce z nim zadzierać. No mianowicie, no, on mówi, że trenował karate i później zaczął wykupywać bardzo tanio mieszkania w Łodzi. No. I on mówi, że on mieszkania w Łodzi wykupuje za 80 tysięcy złotych. 80 tysięcy złotych. 80 tysięcy złotych za mieszkanie w Łodzi. No. Więc on się dorobił na tym, że po prostu, no albo to jest po prostu, miał takiego farta i po prostu same okazje łapał i tak dalej, albo to wyglądało w ten sposób, że razem z kolesiami po prostu szli do jakiegoś emeryta, obstawiają go, dają mu tutaj umowę, podpisujesz akt sprzedaży za 80 tysięcy, bo jak nie, to ci łamiemy nogi i palce i coś tam, no. Znając historię reprywatyzacji w Warszawie, jak tutaj ta mafia reprywatyzacyjna była właśnie zdeterminowana do tego, żeby pozbywać się lokatorów, no to ja bym wcale się nie zdziwił, żeby jakby tutaj ten Kuba Midel podobne metody stosował. Chciałbym, żeby, znaczy niezależnie od wszystkiego, sam fakt, że człowiek posiada kilkadziesiąt mieszkań i to mieszkań wybudowanych w PRL-u, no jest po prostu skandalem. I skandalem jest przede wszystkim to, że PiS, który twierdzi, że jest władzą dbającą o ludzi pracy, że jest partią socjalną, że PiS, który tutaj właśnie miał niby być, zająć się sprawą Jolanty Brzeskiej i sprawą reprywatyzacji, że w czasach PiSu, w czasach Ziobry, który się lansuje na takiego szeryfa, w ogóle taki Midel to sobie normalnie funkcjonuje. No to dla mnie to jest, mnie to zaszokowało. No. Dla mnie fakt, że gościu posiada kilkadziesiąt mieszkań w sytuacji takiej, kiedy Polakom mieszkań w Polsce brakuje, to jest skandal, no, to jest skandal. I czy on te mieszkania zdobył w sposób uczciwy, czy w sposób nieuczciwy? To znaczy, on na pewno je zdobył w sposób nieuczciwy, no, ale być może zdobył je uczciwy zgodnie z nieuczciwym prawem, jakie istnieje w kapitalistycznej Polsce. Ale mnie to nie interesuje. Sam fakt, że gościu posiada kilkadziesiąt mieszkań w momencie, kiedy Polacy tych mieszkań nie mają, to jest skandal. I normalna władza, gdybym ja doszedł do władzy, to pierwsze, co by doszło, to do wywłaszczenia. Zostałoby mu jedno mieszkanie, powiedział: Midel, wybierz sobie jedno mieszkanie dla ciebie i twojej rodziny, a resztę przejmuje państwo, koniec jakby.
Więc jakby ja apeluję do władzy, żeby zajęły się takimi ludźmi jak Midel. I to jakby niezależnie od tego, co on tam mówi w tych swoich coach, na tych coach wykładach, to po prostu fakt, że gościu posiada kilkadziesiąt, bo to jest zupełnie inny przypadek. To nie jest przypadek tych debili, którzy tam zajmują się spekulacją, bo oni owszem, dobra, grają jakimiś akcjami, obligacjami czy coś tam, ale tu nie ma tego realnego przełożenia na ludzką nędzę. No z tego faktu, że Midel skupuje mieszkania w Łodzi i posiada ich kilkadziesiąt, no to się przekłada na nędzę młodych Łodzian, którzy nie mają dostępu do tych mieszkań i to jest po prostu skandalem. Więc to mam nadzieję, że powstanie kiedyś komisja śledcza i ludzie jakby ustalą nie tylko tego Midela, tylko tych wszystkich. No. Zresztą on robi dobrą robotę, bo on założył jakiś taki klub aktywnego rentiera, czy jakoś tak, czyli on zbiera podobnych ludzi do siebie. I jakby razem właśnie tutaj spotykają się na jakichś rautach, na jakichś imprezkach, tego, tamtego. No i wspólnie jakby uzgadniają, jak tu jeszcze bardziej bezwzględnie dymać biednych Polaków, no. Więc ze względu na to, że on jakby już tych wszystkich ludzi poznał, no to jakby łatwiane zadanie po prostu. W momencie, kiedy przejmujemy władzę, Midel i wszyscy jego znajomi z klubu rentierów od razu trafią na przesłuchanie, no. I wyjaśnimy, jak wy te mieszkania zdobyliście. Jeśli w sposób niezgodny z prawem, no to oczywiście długotrwałe więzienie i rekwizycja majątku. Zresztą rekwizycja majątku w każdym układzie. Dobra, więc to jest jakby inna sprawa, ten realny majątek tego Midela. Tak, no, no ale jakby ja nie tym chcę się zajmować, no. Nie tym chcę się zajmować, no jak on... Więc jakby tematem są jego przemyślenia polityczno-ekonomiczne. No tam nie ma zbyt dużej wiedzy, załóżmy. Zapowiedziałem, że można go za jedną rzecz pochwalić, tego Kubę Midela, więc można go pochwalić za jego teorię dotyczącą bogatych dzieci. No gdyby ktoś wam kiedyś właśnie przedstawiał jakąś taką teorię, że burżuazja to jest jakaś taka lepsza kasta, lepsza warstwa właśnie, jakaś taka klasa nad ludzi, to on twierdzi, ten Kuba Midel, że dzieci bogatych ludzi to są osoby upośledzone. On ma taką teorię właśnie 3 razy B, że jest pierwsze pokolenie buduje, drugie pokolenie baluje, a trzecie pokolenie bieduje. Czyli on się boi tego, że właśnie i on tutaj buduje majątek rodziny, że jego dzieci to ten majątek przejedzą i będą balować, a jego wnukowie będą biedować. No mi się to bardzo spodobało, to znaczy no spodobało mi się to, gdyż no to nie jest żadna tajemnica. No ja, towarzysz Michał zawsze mówił, że jakby burżuje, no to są pasożyty, które do niczego się nie przydają. I w pewnym sensie te wykłady Midela na temat dzieci burżujów, którzy przepieprzają majątek, no to one jakby to potwierdzają tą tezę. Więc dla niego jakby etos takiego burżuja dusi grosza wyzyskiwacza, no to jest właśnie człowieka, który buduje majątek. On takich ludzi podziwia, a jakiś tam mamin synków, którzy odziedziczyli majątek, to nimi gardzi. Tak, no jeśli chodzi o jego teorię, więc on jakby tym się różni, jakby no, on zupełnie tutaj adresuje swoje kocopały no, do zupełnie innej klienteli. Jego nie interesują kuce, no bo on jakby no kuców dyma na dwa sposoby. No po pierwsze młodych kuców dyma w ten sposób, że po prostu swoje mieszkania przeznacza na wynajem, które wynajmuje młodym studentom. On sam powiedział, że jego interesuje tylko, on zgarnia kawalerki z rynku, ma takie mieszkania do 30 kilku metrów max i on wynajmuje te mieszkania singlom, najlepiej właśnie studentom albo jakimś młodym pracownikom. To jest, kurde, straszny cwaniak, że on nie bierze większych mieszkań i on nie, nie,
nie wynajmuję tych mieszkań rodzinom. Rodzinom z dziećmi na przykład. No bo tutaj rodzina z dziećmi mogłaby, nie wiem, dziecko zachorować, jakaś obsuwa w opłacie czynszu, a w ogóle tutaj rodzina z dzieckiem mogłaby poprzez prawo zasiedzenia jakoś mu tutaj zrobić jakieś problemy. On nie chce mieć problemów. On stawia właśnie na samotnych mężczyzn, którzy będą mu wynajmować mieszkania. No oczywiście to pokazuje, no ten, jak ten egoizm Midela przekłada się na problemy demograficzne Polaków, no że tutaj właśnie, no jak trudno do rodzina z dziećmi, no właśnie może sobie rozwiązać problemy mieszkaniowe, jak rynek mieszkaniowy jest opanowany przez takich gnojów jak ten Midel cały. No dobra, no ale, więc on ich dyma na dwa sposoby. No po pierwsze ich dyma z czynszu, a więc bardzo brutalnie ich dyma, no bo to wszystko, co tam mówiliśmy o traderze, że trader to tam dyma kuców na 6000 zł za kurs, albo że Zaworski dyma kuców, bo tutaj namówi ich na zakup akcji, a później ich jakby tutaj okradnie, znaczy oszuka i sprzeda akcje i zostawi ich z bańką spekulacyjną, to są wszystko jakieś takie jednorazowa kradzież, załóżmy. No ukradłem, nara. Midel, no to jak człowiek mieszka u niego, załóżmy 4 lata czy 5 w czasie studiów, no to go dyma miesiąc w miesiąc. Miesiąc w miesiąc, tam 1200, 1400, 1600, czyli tam ile, no. Z dużej kasy ich dyma, no. Was dyma. Midel, młodzi Polacy studiujący, zafascynowani wolnym rynkiem. Midel was, to właśnie was dyma. No towarzysz Michał mieszka w mieszkaniu socjalnym, mnie żaden Midel nie wydyma, no. Do mojego mieszkania państwo francuskie dopłaca. Dobra, więc no ale on jakby ludzi kuców dyma na drugi sposób i to już taki strasznie ohydny, no to on mnie, jak już on, ogólnie no to mówię, no jego kompetencje intelektualno, teoretyczno, historyczno, ekonomiczne są tak niewielkie, że ja nie mam żadnego problemu mówić na jego temat właściwie bez żadnego przygotowania, gdyż gdyby pan Midel chciał ze mną stoczyć jakąś debatę, to ja bardzo chętnie. Panie Midel, zapraszam do debaty. No, jakby nie popisujesz się w swoich wykładach, więc no, do debaty z tobą nie muszę się przygotowywać. No, do debaty z Mencenem czy z traderem przygotować pewnie bym się musiał. No. Dobra, więc co on takiego powiedział, na przykład, co mnie zaszokowało? No, on powiedział, że jego fascynuje system polityczny w starożytnej Grecji, w starożytnych Atenach. Gdyż w starożytnych Atenach tylko mężczyźni posiadający majątek mieli prawo głosu. Czyli on wykluczył jakby z decyzji politycznych wszystkich ludzi nieposiadających. On by wykluczył z decyzji politycznych wszystkich kuców. No i to jest jakby fajne, no jak spojrzymy sobie no, na jakieś takie socjologiczne poparcie dla Konfederacji, no to widzimy, że tam w przedziale, nie wiem, 18-24, to na Konfederację głosuje ponad 40% gówniarzy. A ci ludzie właśnie w wieku 18-24, to są gołodupce wszystkie, no, takie gołodupce na utrzymaniu mamusi. No. I gdyby Midel miał wpływ na politykę, no to on by wam odebrał prawo głosu. Więc tutaj jakby ten Midel, to taka wyjątkowa szuja. Ale on się jakby, no jest, to jest taki gościu twardo stępujący po ziemi, no zresztą, no jemu źle z oczu patrzy i ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby wyszło, że on ma jakąś mafijną przeszłość, ale jego interesują jakieś takie twarde rzeczy, a więc jedno mieszkanie, drugie mieszkanie, piąte mieszkanie, jak wchodzi do tego mieszkania, to też tam kontroluje co, jak tego tam. To trochę tak jak mafiozo, który wchodzi do swojego skarbca i mówi, a tutaj złoto, tutaj obraz, tu coś tam, no. Więc tak, no on stworzył jakiś taki krąg towarzyski ludzi rzeczywiście bogatych. No tam mówi, że spotyka się
gdzieś tam w Bieszczadach, czy tam, czy na Mazurach, jakiś rejs mieli, czy coś, i to z samymi jakimiś przedsiębiorcami, ludźmi bez nazwy, i to nie takimi właśnie udawanymi biznesmenami, jak ci, co tam kręcą się wokół tych spekulantów, no bo to wszystko jest jakby dzieciarnia, która no troszkę przejęła tą właśnie tą identity politics. Tą identity politics to jest tak, że jeśli ja sobie wyobrażę, że jestem kobietą, no to jestem kobietą. Jeśli ja sobie wyobrażę, że jestem słoniem, no to jestem słoniem. Jeśli ja sobie wyobrażę, że jestem bogaty, no to jestem bogaty. Więc oni sobie wyobrażają, że są bogaci, tak jak osoby trans sobie wyobrażają, że są jakby, że mają inną płeć niż ta biologiczna. No i to mniej więcej na tej samej zasadzie działa. No i to tak samo jak właśnie osobie trans tam powiecie, no dobra, już nie chcę wchodzić w ten temat, no ale jedni i drudzy tak samo się jakby obrażają na rzeczywistość, no jakiemuś takiemu właśnie kucowi, który tam, nie wiem, u mamusi mieszka i w internecie się rozpisuje, jaki to on jest wielki biznesmen, i my mówimy, no słuchaj, no to jesteś gówno, nie biznesmen, ty nic nie masz, no to on się obraża. I tak, no, można tak z nimi gadać. Zresztą oni są bardzo aktywni na internecie, bo oni nie mają nic do roboty, to cały czas tam obserwują komentarze u towarzysza Michała. No to ci, którzy chodzą do Midera, to są ci, którzy rzeczywiście tam, no, trzęsą tym krajem, a przynajmniej trzęsą Łodzią, więc... Więc ja już być może będę omijał Łódź dalekim łukiem po tym filmie, jak tutaj mafia karateków Midela będzie mnie ścigać. Ale co? No i on ich tam próbuje naciągnąć na jakieś właśnie wykłady. Takie wykłady z pogranicza właśnie takiej superniani dla bogaczów, no, czyli jak tak superniania to było takie właśnie filmy na TVN, no, jak tu się zająć swoim dzieckiem, tak on doradza. No tutaj, jeśli chcesz dobrze wychować swoje dziecko, żeby nie było jakimś takim bananową młodzieżą, to zabierz mu kasę, on musi być właśnie samodzielny. Jak ma 18 lat, to jakieś takie minimalne kieszonkowe, on sam musi sobie zapracować na pieniądze, bo jeśli ty mu dasz pieniądze, to on nie będzie potrafił, jakieś takie porównania, że tam, nie wiem, lew nie może dostarczać swojemu lwiątku właśnie suszonego mięsa. Lew musi przekazać swojemu dziecku, jak polować, jak zabijać, jak być agresywnym drapieżnikiem, no tego typu rzeczy, no. Więc tak, no teoria, że tam 50-50, musisz połowę wydać, połowę zainwestować i takie... No strasznie to płytkie, naiwne, czy coś tam, no... I wydaje mi się ogólnie, no, że nikt rozsądny, kto tam chodzi, no to jakby tego nie łyka, no. To raczej jest jakbyś taka okazja do tego, że dobra, trzeba zapłacić Midelowi za szkolenie po to, bo na tym szkoleniu przychodzą burżuje i oni tam po prostu między sobą załatwiają jakieś sprawy, no. A przy okazji Midel sobie tutaj gromadzi kaskę i dzięki temu spłaca te kredyty mieszkaniowe. No nic, no, facet dużo, dużo mówi. Mało w tym treści. Jak już jest jakaś treść, to jest jakaś taka straszna... No, taka pogarda, to jest taka... On nienawidzi ludzi pracy, no. On gardzi nimi przede wszystkim całym tym systemem właśnie redystrybucji finansowej, 500+, socjalny. On by, jakby mógł, to by to wszystko... Przez niego przemawia właśnie taki platformers, ale taki platformers właśnie, nie taki platformers właśnie upudrowany jak Trzaskowski, który się uśmiecha. Przez niego przemawia właśnie taki elektorat takich platformerskich cwaniaczków, ujadają na 500+ i tak dalej. No więc jakby te wypowiedzi Midera, bo no to jest taki typ, który tak, no, kiedy on gada o biznesie, to on tak stara się być taki sympatyczny, a jakoś gada i w pewnym momencie wychodzi z niego jakaś taka prawdziwa osobowość właśnie takiego właśnie, no,
takiego burżuja, takiego, który nie dość, że się dorobił, nie dość, że się dorobił na wyzysku, bo on, no nie wiem, jak tam ma tą firmę ubrań i jakąś szwalnię prowadził czy coś, no to tam przecież to na pewno strasznie cisną te szwaczki, no więc jakiś taki wyzysk czy coś, ale jemu to nie wystarcza, jemu nie wystarcza to, że się dorobił i ten... On musi jeszcze jakoś mieć jakąś taką potrzebę zgnojenia tych ludzi. Zgnojenia, którzy właśnie, nie wiem, no... No nie wiem, no wyjątkowo paskudna postać. Na koniec mogę powiedzieć, że ta wyjątkowo paskudna postać powiedziała jedną taką... przypowiednię, która mam nadzieję będzie prawdziwa. Mianowicie, że kiedyś ten motłoch, pracujący motłoch się zbuntuje i zrobi jakąś rewolucję przeciwko przedsiębiorcom. Takie słowa tam u niego słyszałem. I tym optymistycznym, właśnie wątkiem możemy zakończyć to przynudzanie. Więc ja, przedstawiciel robotniczego motłochu, czekam tylko na moment, panie Midel, kiedy zrobimy w Polsce rewolucję, kiedy ty zostaniesz wywłaszczony to raz, kiedy cała twoja działalność biznesowa zostanie prześwietlona i jeśli tylko znajdziemy tam jakieś uchybienie, jeśli tylko było tam jakieś przestępstwo, jeśli choć raz podniosłeś głos na jakąś szwaczkę, to możesz być pewny, że czeka cię wycieczka klimatyczna gdzieś daleko za Uralem.